Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną dawkę speedrana. Przypominam, że gram do 10 porażek. Tych porażek jest już 9. Nie wliczałem porażki, którą odniosłem, z grając o, z oszustem, który prawdopodobnie używał silnika. Mówię prawdopodobnie, ponieważ czeskom go zamknął, znaczy zlikwidował konto przeciwnikowi. Gram na 10 minut, komentuję. Ranking już mamy powyżej 2200, więc już całkiem pokaźny, no i teraz jak widać coraz ciężej znaleźć przeciwnika. Przypominam też, że szukam przeciwnika z zakresu od 287 do 2,612. Ustawiłem sobie takie progi maksymalnie, w sensie dobre, w tym sensie, że szukam przeciwników po prostu lepszych, <kluzny> przepraszam, Lepszych ode mnie, lub mniej więcej równych, jeśli chodzi o ranking. No i mam. Wow! 2553. No to absolutny rekord, słuchajcie. Absolutny rekord. I gramy z gościem. Niesamowite. Co to w ogóle będzie? Eee, czy ja już mam na starcie powiedzieć, że będzie to porażka? Nie wiem. W każdym razie poszło D4 Skoczek F6 C4. Przeciwnik zagrywa C5, gramy D5 oczywiście, liczymy na to, że pewnie będzie B, B, B5, czyli Gambit Wołżański. Eee, huu, no to teraz się zacznie, słuchajcie, kwestia, jaki wybrać tutaj system. Można na przykład zagrać takie posunięcie jak A4, dosyć ciekawy ruch, ale chyba z tego zrezygnuję. Zagram swoje, mianowicie skoczek na F3. Proponuję przeciwnikowi wybić pionka, potem sobie na przykład wstawię skoczka. Moi drodzy, to jest absolutny rekord przeciwnika. No myślę, że długo, długo nie trafimy na takiego e, dobrego zawodnika. Tutaj e, po E6 bardzo dobrym ruchem jest chyba bicie. Znaczy, muszę sobie przypomnieć dokładnie wariant, ale e, tak, bicie jest ok. Prawdopodobnie i po prostu bicie pionka. Po ruchu d5 możemy na przykład zagrać skoczek na c3, nie boimy się d4 z uwagi na skoczek a4. Z tego co kojarzę to chyba jest ok pozycja, ale nie jestem na 100% pewny i dlatego to może być w sumie ciekawe. Dobra, poszło D5, ale wyprowadzenie figury jest tutaj priorytetem Wydaje mi się, że ten ruch jest jak najbardziej dobry Teraz będę chciał zagrać takie posunięcie jak E4 No fajne kopytka tutaj mogą nastąpić, powiem szczerze Zobaczymy jak przeciwnik zareaguje Po takim ruchu, z tego co właśnie kojarzy mi się No to można zagrać skoczek A4, żeby tego pionka podpierać Znaczy tak, nie boimy się w ogóle takich szachów, bo goniec D2 Jeśli hetman bije pionka, to możemy E3 zagrać z atakiem I tu się białe bardzo fajnie rozgrywają i czarny tracą czas na jakieś takie, właśnie od, odbijanie pionków w tym momencie. Tak, tak mi się wydaje, moi drodzy. No i poszło, poszło d4. Nie zostaje mi nic innego, jak zagrać to, co powiedziałem. Jest posunięcie a6, posunięcie a6. Nieco jestem zdziwiony, dlatego że chyba mogę zagrać po prostu e3. I ten ruch będzie od razu atakował centrum, tutaj będę podpierał, będzie zagranie takie, takie, skoczek, tutaj się broni, bicie, no i chyba wezmę pionka, tak mi się wydaje, jeszcze biorę pod uwagę ruch B6, ale nie wiem, czy to nie jest przypadkiem nieco za wolne w tym momencie. Wydaje mi się, że po prostu E3. Teraz po prostu gram na totalną logikę. Poszło bicie, poszło bicie z szachem. Muszę czasami uważać na takie ruchy, ale jest oczywiście D7. Tutaj odbić tego pionka, tego gońca należy. No i co? Skoczek jak zbiję, to zbijam tu. Jeżeli hetman da szacha, to skoczek wróci sobie na C3, jeśli odbicie, to odbicie. Wydaje mi się, że stoję białymi fantastycznie. Z Pionkiem więcej, więc odbijamy tutaj. Czy przeciwnik dostrzegał ten ruch? Nie wiem, czy dostrzegł ten ruch po biciu na D4, bo skoczek już spokojnie może zagrać na C3. No, powiem szczerze, nieco tutaj ogarnął nie mały stresik, ale no nie jest to też ranking 2900, gdzie to są już totalne koksy, ale 250 na 10 minut szapoba. No w ogóle to jest bardzo, bardzo pokaźny ranking. Bardzo, bo jeżeli ktoś ma na przykład na 3 minuty około 3 plus 1 ranking 250, no to ja mniej więcej taki posiadam, więc mniej wie, wiem generalnie jaki jest poziom przeciwników. Ale tutaj zobaczcie, wziąłem po prostu pionka, no i będę się go tutaj raczej trzymał. Nie wydaje mi się, że jakaś krzywda może mi się tutaj zadziać. A wręcz przeciwnie, sądzę w tym momencie, że moja pozycja jest bardzo obiecująca. Ze względu na wzięcie piona. Dobra, to poszło, to poszło. Skoczek musi, chociaż nic nie musi, może roszadę warto zrobić. Tylko jak on podeprze tutaj, wieża jeden. Nie wiem, wydaje mi się, że wziąć na d4 pionka trzeba. Z uwagi na to, żeby ten skoczek, przypominam, wrócił na C3, jakby był ewentualny szach, teraz grozi przeciwnikowi Roszada. No, brzmi groźnie, ale Roszada po prostu rozwiązuje według mnie wszystkie problemy białych, chociaż tutaj nie widzę już żadnych problemów. Brzmi to optymistycznie, ale, no tak, tak sądziłem, że taki ruch może nastąpić. To mi chodzi po głowie. Może skoczek F5? Ja tylko muszę zwrócić uwagę na jakieś szachy. Tutaj akcje, a nie, tutaj skoczek wisi. Ale skoczek F5 wygląda ok. Goniec da szacha. Zagramy tu, powinno być dobrze. Chyba, chyba skoczek na F5 zdaje egzamin. Z tego co mi się wydaje. Chociaż G6 może być zagrane, i nie mogę się wpakować tutaj, tutaj. Nie, no mogę! Nie, nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, bo na końcu po prostu wieża zbija mi skoczka. No tak, więc nie mogę. Ale po G6, oczywiście, jakiś tam skoczek na E3 może sobie po prostu zagrać i sobie stać względnie, względnie dobrze. Albo skoczek na przykład na G3, żeby nie blokować gońca. No to zawsze są te dylematy w grze figurowej, gdzie potem odejść. No ale jest G6, jednak tutaj przeciwnik wie o co chodzi. Ja myślę, że skoczek E3 mi się spodobało wcześniej, więc tak po prostu zagram. Po Hetman na A5, skoczek C3, może mi tu przeciwnik wiązać i ja jestem skłonny, nawet chyba goniec D2 będzie ok, chociaż. Yy, dobra, nastąpił szach. Tutaj muszę zagrać skoczkiem od razu. Yy, może nastąpić bicie? A, okej, okay, w ten sposób może być grane w porządku. Yy, I bardzo mnie kusi teraz. Aha, zobaczcie, jeszcze mam takie posunięcie ciekawe skoczek na, skoczek na D5. Yy, muszę czasami uważać na takie poświęcenia na F2. Jeżeli teraz zrobię roszadę, przeciwnik mi. Raczej zbiję skoczkiem, zbiję goniec, zbiję. I pytanie, czy jak, jakąś tam rekompensatę mogę dostać. Wieża B1 y, nie może zrobić roszady, bo Hetman B3, ale jak wieża zbije, no to Hetman B3, Hetman A5. Y, takie prześwity u niego są fajne dosyć. Y, no ale co dalej? Co dalej? Skoczek D5? Y, ciężko stwierdzić, powiem szczerze. Dużo trzeba liczyć, czas umyka. Myślę, że też można spróbować tunie, bo skoczek grozi i takie opcje. Skoczek D5 jeszcze mi się podoba i teraz po skoczek D5 będę groził biciem, a skoczek jeszcze raz, skoczek D5, bicie, bicie, bicie wszystko do końca. Nie, zrobię jednak roszadę, pójdę na ten wariant, który sobie wymyśliłem. Chodzi o to, żeby no, troszeczkę też na zamieszanie pograć zdecydowanie, a jak jest zrobiona Roszada, można troszeczkę czuć się spokojniejszym. No dobra, przeciwnik oczywiście bije. Bez krępacji, wieża B1 e, oddaje troszkę pionków. Pionki się w zasadzie wyrównały, no ale jestem, tak powiem, przy głosie, mi, mi się wydaje. Chociaż goniec D4 wygląda też tak solidnie, dosyć. No ale niech sobie wygląda, zagramy może w ten sposób, chociaż wieża B8 jeszcze istnieje. Ale mamy też szachy tutaj na E6, to jest też ciekawe. E, no właśnie, i myślę, że po prostu zagramy sobie hmm, Hetmanem na B3 żeby nie, nie pozwolić przeciwnikowi zrobić roszady. Goniec tu stoi dobrze. No to trzeba przyznać, że jednak jakaś wartość w tej całej układance dla czarnych istnieje e, choć pewnie można byłoby białymi zagrać jeszcze lepiej, e, ale do tego potrzeba umiejętności, rzecz jasna. No cóż, człowiek uczy się całe życie. Ale wydaje mi się, że białe mają nieco lepszą pozycję, tak oceniam po prostu według mojego uznania. Dobra, jest wieża B8, to widziałem tutaj szach hetman, bicie, bicie, no i ten hetman jakoś musi sobie poradzić, tylko jak? Może po prostu sobie odejdę. Jeszcze muszę się chwilę zastanowić, ale nie no, szacha na E6 dać muszę, tutaj na B8 muszę wymienić, dokładnie, to idzie dosyć zgrabnie, dosyć szybko. Jak wymienię, no cóż, a ja mam pionka więcej cały czas, co ja tutaj wygaduję? Mogę dać szacha, on musi się zasłonić, nawet mogę powtarzać, mogę prawdopodobnie mieć remis, ale remisu nie chcemy, tutaj, tutaj i hetman C4, myślę, dobra, damy szacha na C8, hetman D8 i hetman C4 sobie zagramy, nie pozwolimy przeciwnikowi tutaj zrobić roszady, a grozi za chwilę goniec A3 z jeszcze lepszą tutaj kontrolą, powiedzmy. Czasami skoczek D5. No, już teraz mogę pomyśleć o tym, żeby wprowadzić wieżę. No, problemy czarnych są oczywiste w tej sytuacji. Wiem, że dużo gadam, trochę się nakręciłem, ale zwróćcie uwagę, że przeciwnik nie ma roszady, pionki są rozłączone. No dobra, są tutaj pewnego rodzaju kombinacje, ale ja chyba mogę zagrać tutaj gońcem, z uwagi na to, że jak on zbije, jak dam szacha, to po prostu wezmę. Sobie wierzę. więc gramy goniec A3. E, no, ciekawy jestem, czy przeciwnik to widział. No, widział, bo zagrał Hetmanem na C6. Słusznie. E, ale mam Hetman B3 chyba teraz bardzo dobre z atakiem na skoczka. Potem wieża C1. Wydaje mi się, że jest samograj. Słuchajcie. Y, wydaje mi się, że jest bardzo blisko. Oczywiście nie wymieniamy Hetmanów. Chociaż Hetman chyba. No właśnie. Hetman B4 mogłem chyba zagrać. Ale to mam nadzieję nie ucieknie. Y, teraz tak. Y, a no właśnie. A no właśnie, tutaj jeszcze mam szacha. E, jeżeli przeciwnik się zasłoni, to Hetman B4 zagramy. Damy szacha. E, jeśli Hetman C6, to Hetman B4. Chyba tak wygrywało szybciej w ogóle w tej sytuacji. E, no ale jest szach. Możliwe, że odejdzie królem. Jednak nie. Hetman B4. Hetman B4, grożę matem, grożę matem, ale tutaj oczywiście nic strasznego nie ma. Tutaj król, ale król się plącze, król się plącze. Grożę matem, grożę z biciem skoczka. Słuchajcie, ta pozycja musi być wygrana. Nie podniecajmy się jeszcze, jak trochę na meczu piłkarskim jeszcze. Jest, 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 moi drodzy! 2,550. 2,550, pokonany. Wow, wow, wow. Słuchajcie, ja wiem, że gramy o, nie gramy o złote kalesony, ale to jest po prostu skalp kapitalny. Kapitalny. Dobra, myślę, że teraz należy w tym układzie zerknąć w analizę. Chyba pierwszy raz to zrobię na speedranie. Tak leciutko po prostu sobie zerknę, jak to wszystko wyglądało. Patrzę, czy tylko uważasz wszystko działa. Troszeczkę powiększę szachownicę odrobinkę. Jeżeli mi się to oczywiście uda, chyba mi się nie uda, ale chyba widać szachownicę. Dobra, zerknijmy, gdzie tu jakie błędy były u przeciwnika. Chwila. Gdzie tu jest analiza? Dlaczego to nie pokazuje? Tu, 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 tu. tu. Chwilka, chwilka, chwilka Czy tu jest analiza? Przeglądarka Tak Wiecie co? Z tego stresu jeszcze mi się ręce trzęsą nieco No tutaj już powinna być Ale wariantów nie pokazuje Inaczej zrobimy? Inaczej zrobimy Po prostu w tym momencie wejdę w swój nick Tak Wejdę w gierki Analizuj. Teraz powinno się wszystko chyba pojawić. Analiza cyk. Dokładnie tak. Ok. Zerkam, czy wszystko u Was działa. Yy, dobra. Wybaczcie za grafikę. Dobra. Spróbuję to nieco poprawić. Odrobinkę, żeby wszystko było. Dobra. Nieco jeszcze poprawię. Yy, ok. Yy, no i zwróćmy uwagę, jak to się wszystko potoczyło. Tak, tak. C4, tutaj patrzę też na warianty. To jest na razie teoria E6. No i tutaj można oczywiście zbić. Bicie poszło, bicie tak, D5. Ta analiza oczywiście jest nieco szybka. Wspaniały ruch. Wspaniały ruch skoczek C3. No, normalne, chyba. D5. O, D4 było ruchem już słabym. To, co mówiłem, słuchajcie, fajnie. Skoczek na A4 najlepsze, niby pokazuje według tej oceny. O, A6 niedokładne. Z uwagi na E3. Oj, dobrze, dobrze to poszło. Bardzo dobrze. Bicie, bicie. Goniec D7, przeciwnik do końca nie zauważył. Zobaczcie, co pokazuje silnik. Bicie na D7. No, i zbiłem. Bicie skoczkiem, e, bicie tutaj, dokładnie, to jest pionek więcej, dobrze oceniona sytuacja. I skoczek D4, wszystko silnikowo się zgadza. E5 jest dobre, a co było lepsze? Y, Hetman A5 było lepsze, goniec B4, ale to są takie pewnie ruchy, no te ruchy też widziałem. Poszło E5, skoczek, o, skoczek F5 niedokładne. A jak najlepiej grać, panie, y, panie Stokfiszu? Skoczek B5 pokazuje... Tej sytuacji i co wtedy. No ale to, to jest cały czas zamieszanie. No dobra, skoczek F5 mi się podobało. G6. Tutaj to się wszystko trzyma, mniej więcej na dobrej ocenie silnikowej. Goniec B4, skoczek C3 i skoczek tutaj dobre. Okej, okay, Roszada. Słuchajcie, z tego ruchu. Jestem bardzo dumny to, co wcześniej mówiłem: czyli gra na inicjatywę, oddanie tupionka, i po prostu nasze figury się rozgrywają. Tak też poszło. Przeciwnik zbił, bicie, bicie. Wieża B1, wyjścia nie ma. E, tutaj goniec D4, niedokładne. Ale wydawałoby się, że dobre, prawda? No, silnik mówi jedno, a człowiek mówi drugie. Skoczek C2, ciekawe. Hetman B3 jest błędem, ale zobaczcie: ocena cały czas jest na plus i to wysoki. Jest błędem z uwagi na co? No powiedzcie mi na co? Tutaj to dużo taktyki się oczywiście pojawia Wieża B8 jest błędem z uwagi No właśnie, plus 6, to już taki gruby błąd Zobaczcie, Hetman E6, cyk, bicie, bicie Hetman B3 pokazuje a Hetman B3 bardzo ładny ruch Bo atakujemy tutaj i dalej gramy gońcem na A3, ale mi się zachciało dać szacha, to wszystko się zgadza e, Dokładnie się nie sugerujmy oczywiście tutaj silnikiem Hetman D6, goniec A3 wow, genialny ruch szachuś zagrał. Huhu! Genialny ruch, wiecie co, to to wow, wow, to się to można obrosnąć w piórka trochę, co nie? Goniec A3 podstawienie figury, to co mówiłem dalej. I tutaj Hetman C6. Słuchajcie, Hetman B4 wygrywało od razu, ja zagrałem tu, a najlepsze niby się. Nie, ja nie wierzę w takie rzeczy. Tutaj nastąpił szach. No ale ocena trochę spadła z uwagi, że on mógł zagrać królem. Nadal wysoka, ale już uciekał od tych matów. No, powtórzył i tutaj się poddał z uwagi właśnie na jakieś tego typu ruchy. Ale tu widzicie tu wszystko wchodzi, potem wieża wchodzi, wszystko się ładnie. Pobroniło. Mamy piękny skalp, dzięki serdeczne. Dziś krótko, ze względu na to, że jestem w Pradze na turnieju, więc jedna partia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.